pasterzu Kościoła Krakowskiego. Tak jak ksiądz wspomniał, przybywają tutaj kolejarze dzisiaj z południowej Polski, można powiedzieć. Przybywamy tutaj dziękować za Twoje błogosławieństwo w minionym roku. Przeżyliśmy ten rok, trudny, ciężki rok inwestycji, pracy, w transporcie, ale rok szczęśliwy. Bo ten rok zaczynaliśmy tutaj, w tym miejscu. I jak mawiał największy z Polaków, mieszkaniec tego domu, mawiał, przyjdą zaś, znowu jesteśmy. Zostawił nam testament także. Zwrócił się do nas kolejarzy słowami, kolejarze, nie dajcie się podzielić. My niepodzieleni, razem jesteśmy znowu tutaj, dzięki Twojej dobroci, księże profesorze. Motto Twojej posługi kapłańskiej, Twojej posługi pasterskiej brzmi znać Chrystusa. To znaczy znać Boga, to znaczy znać projektanta świata. To znaczy znać projektanta człowieka, znać jedynego Stwórcę życia. Prosimy Cię u progu tego nowego roku, księże arcybiskupie, o błogosławieństwo na ten nowy, trudny, ciężki rok pracy. My, kolejarze, aby te nasze małe projekty wpisywały się w te największe dzieła tego świata. I jeszcze jedno słowo, księże arcybiskupie. Spotkałem nie tak dawno kolegę kolejarza, łodzianina, który zwrócił się do mnie tymi słowami. Zabraliście nam biskupa. Dbajcie o niego i szanujcie go, bo to wspaniały i dobry człowiek. Dziękujemy za zaproszenie, księże arcybiskupie. W imieniu Regionalnej Sekcji Kolejarzy z Solidarność chciałbym złożyć w tym nowym roku 2019 serdeczne życzenia, żeby Bóg dał świątobliwości ekscelencji, zdrowie, przede wszystkim zdrowie, dużo łask Bożych, a Matka Boża, żeby wspierała wszystkie działania księdza arcybiskupa w tym 2019 roku. Wszyscy jesteśmy kolejarzami, tak jak tutaj przedmówca mój powiedział, i mam taką nadzieję, że wszyscy, ksiądz biskup może liczyć na nas i na nasze wsparcie w tym dążeniu. I niech ksiądz arcybiskup prowadzi tą rodzinę krakowskiego kościoła aż do zbawienia. Reprezentuję zakład południowy Intercity i chciałbym w imieniu swoim pracowników, szefostwa naszej spółki podziękować za dzisiejsze zaproszenie i życzyć Waszej Ekscelencji wszystkiego najlepszego i błogosławieństwa Bożego, ale równocześnie prosić o to, żeby Wasza Ekscelencja naszej załodze błogosławiła na cały następny rok i o to serdecznie proszę w imieniu swoich pracowników, którzy prosili mnie o tą szczególną łaskę ze strony Waszej Ekscelencji. Natomiast prywatnie powiem tak, że moje losy łączą się z tymi miejscowościami, które Wasza Ekscelencja czy rezydowała, czy przewodziła, bo i Łódź, i Poznań, te same kluby, także, no i Kraków. W związku z tym czuję, że po prostu to ciepło już spływa prywatnie na mnie, także z góry dziękuję, prosząc jeszcze raz o błogosławieństwo i Waszej Ekscelencji życzę, tak jak powiedziałem, w imieniu wszystkich. Związek Zawodowy Kolejarzy pielgrzymuje w dniu dzisiejszym do tego wspaniałego pałacu arcybiskupów
biskupów krakowskich. Pielgrzymujemy tutaj z nadzieją, aby ten nowy rok 2019 dla nas wszystkich był rokiem szczęśliwym i przede wszystkim bez wypadków i katastrof na kolei. I o taką modlitwę będziemy serdecznie księdza arcybiskupa prosić. Pozwalamy sobie wręczyć, że kolej też się odmładza. Staje się coraz bardziej nowoczesna. Jak ksiądz arcybiskup spojrzy, to zobaczy, że to pendolino gdzieś tam sunie i nawet potrafi orła prześcignąć. Wszystkiego najlepszego życzymy. W ubiegłym roku, 2018, Związek Zawodowy obchodził 100 lat istnienia. Ksiądz arcybiskup wystosował specjalne słowo na ten dzień stulecia istnienia Związku Zawodowego Kolejarzy. Reprezentujemy Komisję Zakładową z centrali PKP Cargo. Było mówione, że są ludzie z Nowego Sącza, a ja chciałem powiedzieć, że są tutaj koleżanki z Łodzi, z Poznania przedstawiciele, z Warszawy, z Bydgoszczy i z Katowic. Cóż, chciałem na wstępie podziękować księdzu arcybiskupowi za wspaniałe, odważne homilie w obronie wiary, w obronie wartości chrześcijańskich, w obronie ojczyzny. Bardzo serdecznie za te odważne homilie dziękujemy księdzu i prosimy Dzieciątko Jezus, aby dodawało sił, otuchy, wiary i odwagi w tym nowym roku 2019. Szczęść Boże. My reprezentujemy Solidarność w PKP SA. Było nam zaszczyt niedawno spotkać księdza arcybiskupa w Małopolskiej Solidarności na Opłatku. Dołączając się do wszystkich życzeń, chcemy krótko powiedzieć: dziękujemy, że jesteś z nami, księże arcybiskupie. Prosimy o błogosławieństwo, a my ze swojej strony obiecujemy modlitwę. Dziękujemy. Droga rodzino kolejarska, i mówię o tym właśnie dlatego, że mam na uwadze to, że reprezentują Państwo z jednej strony różne struktury kolejarskie. Wychodzi o organizacje, także wychodzi o różne części naszej ojczyzny, ale tworzycie jedną całość, która tutaj dzisiaj zechciała przyjść do domu arcybiskupów krakowskich. I za to najpierw dziękuję. Mówię też o rodzinie kolejarskiej właśnie dlatego, że to nie tylko archidiecezja krakowska czy metropolia krakowska, nie tylko ta część naszej ojczyzny, ale Państwo reprezentują, jak słyszałem, także inne części naszego kraju, i Poznań, i Łódź, i Warszawę, być może jeszcze inne ośrodki. I za to jestem też bardzo wdzięczny, ale to też pokazuje na szczególny charakter Państwa pracy, o którym za chwilę powiem jeszcze. I dalej rodzina kolejarska, dlatego że są ci spośród Państwa, którzy są czynni w pracy, w służbie kolejarza dla Rzeczpospolitej Polskiej, ale także są ci, którzy są już na emeryturze, ale także są dzieci kolejarskie. Także wszystkie generacje, pokolenia kolejarskie w tym momencie tutaj się spotykają i za to jestem bardzo wdzięczny. A najbardziej za to, że Państwo czują się sami rodziną i rozumieją, że być kolejarzem to jest powód do wielkiej dumy. Tak mi o tym zawsze mama mówiła, wspominając kolejarzy sprzed wojny, że to byli wspaniali pracownicy państwowi, wspaniali także patrioci. Wiemy też, jaką rolę odegrali, chociażby w pierwszych godzinach wojny 1939 roku na moście pod Tczewem. Ale wszędzie przecież, także w czasie wojny, jeśli mogli, to pomagali ludziom ich łączyć. Żartobliwie mówiąc jeszcze o tej rodzinie kolejarskiej, że łączy różne ośrodki, to, że oczywiście Lech Poznań to kolejarz słynny, ale bo zawsze w
miał jako protektora Polskie Koleje Państwowe, ale Państwo też doskonale wiedzą, że ostatnio, kiedy Lech znajdował się w zapaści, gdy chodzi o formę i przegrywał mecz po meczu, przyszedł ktoś z Krakowa, pan Nawałka, i naraz Lech już jest na trzecim miejscu. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Niemniej jednak ta wzajemna pomoc jest bardzo konieczna między różnymi ośrodkami i regionami, także Polskich Kolei Państwowych. Najważniejsze jest jednak to, i to jest chyba sens naszego spotkania, by śpiewać kolędy. Śpiewać kolędy, które są modlitwą naszą, pełną radości i dziękowania Bogu za to, że dał nam swojego Syna, który narodził się jako dziecko w dalekim, a jednocześnie tak bliskim naszemu sercu Betlejem. I niech ten śpiew kolęd trwa, tak jak pani tutaj ciągle zwrotka po zwrotce intonowała kolejny śpiew. To jest bardzo piękne. Dzisiaj rano, słuchając przy goleniu, jak zwykle, radia, już tam były dywagacje, czy teraz, 12 w sobotę, przed jutrzejszym świętem Chrztu Pańskiego, czy już ludzie, słuchacze, myślą o likwidowaniu w swoich domach choinek. Ja nie wiem, czy Państwo jeszcze mają, czy nie. No, nie wyobrażam sobie innej odpowiedzi. Do 2 lutego, tradycyjnie, jak Pan Bóg przykazał, jak to było też u świętego Jana Pawła II. Więc niech będzie choinka, niech będzie też stajenka w naszych domach, niech będzie śpiew kolęd i niech młodzież, dzieci uczą się od starszych tej pięknej Ewangelii, śpiewanej przez nas. Ewangelii, która jest, jak ktoś niedawno powiedział, pewną syntezą polskiego narodu. A to dlatego, że gdy chodzi o melodię polskich kolęd, nie wszystkie, ale duża część, to melodie wywodzące się z dworów polskich, dworów szlacheckich, ale treść układana jest przez prostych ludzi. I dlatego ona jest taka piękna, taka prosta, jednocześnie taka głęboka i ujmująca za serce. Więc niech to trwa. I niech to trwa także w rozumieniu coraz bardziej głębokim przez Państwo, jako kolejarzy, słów, które w Betlejem śpiewali aniołowie nad grotą, gdzie Pan Jezus się narodził. Chwała na wysokości Bogu. Oddajemy chwałę Jemu, dziękując za ten nadzwyczajny dar, jakim jest Jego Syn, a jednocześnie uwielbienie człowieka, pokój ludziom dobrej woli. Ja myślę, że jestem przekonany, że właśnie to, iż kolejarze i przed wojną, i później, i także teraz cieszą się takim wielkim szacunkiem wśród ludzi, to dlatego, że na co dzień mogą pokazywać, nieraz w trudnych, być może niekiedy denerwujących warunkach, że są ludźmi dobrej woli, że chcą służyć spotkaniom ludzkim, temu, żeby ktoś z miasta A udał się do miasta B i żeby do tego miasta dotarł szczęśliwie, w coraz bardziej komfortowych i pięknych, dobrych warunkach. I mówię o tym nie tylko dlatego, że patrzyłem na te obrazki, chociażby Pendolino, ale dlatego, że nie wiem, czy Państwo wiedzą, dość często korzystam z usług Polskich Kolei Państwowych, czy to jadąc do Warszawy, czy do Poznania. Dużo to lepiej, bardziej wygodnie niż samochodem. Nie mówiąc już o prędkości dotarcia. Także przy okazji dziękuję właśnie, że z Państwa służby dla polskiego społeczeństwa mogę także korzystać, a jednocześnie być dumnym, że właśnie standard usług znacznie się poprawia, co świadczy o Państwu jako kolejarza, o ich strukturach, o ich organizacji, ale także świadczy o polskim narodzie, polskim państwie. W końcu są to państwowe polskie koleje, które nie mogą być utracone przez polskie państwo, przeciwnie, powinny być przez polskie państwo hołubione i maksymalnie szanowane we wszystkich wymiarach tego, co się na to składa. Ponieważ jesteśmy już u progu nowego roku, to dzisiaj 12 dzień
2019 roku. Proszę o przyjęcie najlepszych życzeń, Bożego błogosławieństwa, dobrego zdrowia, satysfakcji i dumy z Państwa pracy i ciągle pogłębianej tej świadomości, że jesteście Państwo rodziną kolejarską. A to jest bardzo zobowiązujące, a jednocześnie bardzo inspirujące inne warstwy czy zawody w naszej ojczyźnie. Przy tych wszystkich podziałach, jakie doświadczamy niekiedy z wielkim bólem i niesmakiem nawet, właśnie poczucie tego, że przy wszystkich możliwych napięciach, różnicach jesteśmy, gdy chodzi o zasadnicze sprawy, jednością myśli i działania. To jest coś niezwykle ważnego, zwłaszcza teraz, kiedy ciągle jesteśmy w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Rok 2019 to czas, w którym poszczególne sektory życia państwowego będą to swoje stulecie także obchodziły, a to dlatego, że państwo powstawało od połowy listopada 1918 roku, poszczególne dekrety naczelnika Józefa Piłsudskiego były wtedy podpisywane i realizowane, ale większość z nich ujrzała światło dzienne dopiero w roku 1919, a więc 100 lat temu. I myślę, że bardzo dobrze, jeśli poszczególne zawody, poszczególne grupy społeczne, zawodowe zwłaszcza, będą przypominały sobie swoje stulecie, bo to jest dalsze uświadamianie sobie i pogłębianie tego, że jesteśmy niezależnym, suwerennym polskim państwem. Że na tę suwerenność i niezależność składają się wysiłki wielu pokoleń, wysiłki nieraz heroiczne. I że w związku z tym na nas spoczywa też wielka odpowiedzialność, by to dobro, które otrzymaliśmy, przekazywać dalej. Wszystkim Państwu, ich najbliższym, ich rodzinom, ich przełożonym, ale także kolegom, koleżankom w pracy. Szczęść Boże. Którymi będziemy się dzielić zwyczajnie.